Hej siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, przed nami 18 odcinek naszej przygody z grą Biomutant. Jesteśmy w miejscu, w którym w tamtym odcinku mieliśmy ten sygnałodysk, ogarnęliśmy to już, tak więc teraz zajmijmy się... Tak, to już było, nie? To już ogarnęliśmy, tak. Teraz zajmijmy się tutaj wszystkimi rzeczami pobocznymi, które mamy do zebrania. Czy cokolwiek tutaj jest do zebrania? Dobra, w tym miejscu na pewno nie. Ale wyjdźmy sobie przed ten budynek. No właśnie, jest tutaj kilka pomieszczeń, więc posprawdzajmy sobie je wszystkie. Coś tutaj na pewno będzie gdzieś w pobliżu. O, tam jakiś punkt już nam wyskoczył, ale to dalej nie tutaj. Dobra, tu też nie ma nic. Kolejne miejsce, dobra, tutaj jest totem, który szybciutko rozwalimy. Coś tam jest, złomiarzu. Okej, okay, czyli drugi totem. Co to wymaga czego? Twój pazurołom jest za słaby, by to otworzyć. Musisz ulepszyć go u żwirka. O kurde. Wymagany drugi poziom. No to nie, no to my tutaj musimy wejść. Dobra. Czyli ja jestem tutaj. Sygnałodysk. Tu najbliższy punkt jest w sumie szybkiej podróży. No dobra, w sumie i tak nie muszę tego robić na platynę. Nie muszę każdego miejsca na 100% ogarnąć. Co za ciemna noc. Tutaj coś się dzieje. O! Trzeba podłączyć podajniki, aby myśl monitor się uruchomił. Myśl monitor. Kurde, nie w tą stronę. Aj, zabraknie mi ruchów. Dobra, to jeszcze raz. Niewłaściwy stan umysłu również ma znaczenie. Trzeba podłączyć podajniki, aby myśl monitor się uruchomił. Dobra, tu dobrze, tu też dobrze. Okej, tym razem było dużo łatwiej. To sukces umysłu nad materią. Dobra, oprogramowania jeszcze nad sprzętem. Powodzenie, Koi. Jakieś dwa super łupy tutaj jeszcze mamy. Strzelec wyborowy. Dobra, tutaj super łupu nie ma. Czyli no, pewnie super łup jest za tamtymi drzwiami, do których nie możemy się dostać. Ale jeszcze zobaczmy tutaj u góry. Czy nic nie ma? Tutaj nie. I tutaj też nie. Dobra. Okej, okay, spójrzmy sobie na mapkę, czyli tak, następny punkcik mamy tutaj, pokonani kapitanowie bandytów, okej, okay, dobra, czyli będziemy śledzić to zadanie, to jest naprawdę niedaleko stąd, więc myślę, że powinniśmy dojść z buta, chociaż niekoniecznie, bo to też jest na wzniesieniu, tak więc dobra, widzimy się na miejscu. Dobra, przed nami miejscówka Frugo. Dostaliśmy polecenie od naszego pana lektora, aby zachować ostrożność. Pokonaj Frugo. Dobra, zaraz to zrobimy. Kurde, ale ciężko jest tutaj wejść w ogóle. Dobra, mają bramę. Okej, otwieramy ją. No to zaczynamy pojedynek. Te łby same się nie rozwalą. Też chciałbym już niedługo ogarniać sobie te ruchy Wung Fu. Bo na razie tylko mamy tutaj ten jeden cios. Pierwszy punkt Wung Fu tylko. Okej, okay, wychodzi już boss. Czyli na dwóch bossów zagramy. No, musimy dać radę, nie? Nie ma innego wyjścia. Dawaj. Piękny unik. I atak, tak jest. Frożyk Frugo, no trochę zdrowia już mu zadaliśmy. Znaczy wzięliśmy. Czyli to wszyscy, dobra, zostało dwóch potężnych przeciwników. Aj, ja znów dostałem. Właśnie, bo my tutaj za bardzo nie mamy czym się leczyć. Tak więc trzeba uważać na zdrowie. Może być ciężko.
Aj, kurde, znowu zebrałem. Grubany. Jak na razie dobre uniki. Aj, znów zebraliśmy, ale cały czas 1000 zdrowia. Tracisz siły. Aj, aj, zebrałem. Dobra, Frożyk, już końcówa zdrowia. Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze ostatni strzał, myślę, i padnie. Dobra, okej, został sam Frugo. Piękny unik. Ten automaton też nas wspomaga w tej bitwie. Bardzo dobrze. No, Frugo pada. Cyk, miejscówka Frugo, zadanie poboczne ukończone. Dobra, co upuściłeś? Łaskotkowe Tofi. Drugie na 11 pokonane kapitanowie bandytów. A tutaj też mamy. Tak, więźnia. Cedain. Jach, weseda in biada. Prosi cię o... Pewnie teraz wszystko widzę. Nadmiar zwierzę... Nieprawda. Dobra, tutaj wszystko jest takie samo, powtarzane. Dobra, punkt psioniczny. Jeszcze mamy tutaj jakiś super łup. Więc rozejrzyjmy się. O, właśnie, coś tam na pewno na górze będzie. Jakaś apteczka by się przydała. Szykło odłamek. Łap i w górę, łap i w górę. Dalej. Ołówek. Dobra. To była długa noc. Rozejrzyj się, może coś znajdziesz. Czyli za to pewnie będzie punkt ulepszenia, tak jest. Jest super łup. Uuu, legendarne skokostrze. O kurde. Dobra, obszar ukończono, ale jeszcze mamy jakieś dwie skrzyneczki. Moduł radioaktywny. Też się na pewno przyda. I moduł kriogeniczny, chłodniok. Dobra. Kolejna skrzyneczka, średni pakiet energii i dalej nie mamy żadnego, żadnej apteczki. Przebijacz radioaktywny jest, ma apteczka w końcu, dobra. Okej, czyli to już mamy zaliczone, możemy udać się dalej, rozwiązane smażyskry. Dobra, no to jest w sumie kawałek od nas, czyli co, widzimy się na miejscu. Dobrze, już dochodzimy do miejsca kolejnego zadania. Och, tam jest też szybka podróż. Skrzyżowanie. Decyzje, decyzje. Mongulowe nekrokpi. O, chyba jakiś nowy ten synchronizm pokrętła, by uruchomić sprzęt. Zagadka rotacyjna. Dobra, czyli co, tutaj zaczynamy od koloru białego chyba, nie? Czyli tak. Tak. O właśnie, dobra. Ogarnęliśmy. Mikrofalówka, a jak to nazwią? Tak działa smażyskra. Smażyskra, no właśnie. I już coś masz.
Tak, może tak. Nie jest to dokładnie to, o czym marzysz, ale pojawiło się ekspresowo. Dobra, czyli gadżet zaliczony. Jeszcze tutaj coś pewnie mamy do znalezienia i wzięcia. Jeszcze jeden gadżet i handlarz. No dawaj. Odpalaj szufladę. Twardoki. Kolejna apteczka. Opatrunek, dobra, też nam się przyda na pewno. Dobra, tam coś jeszcze mamy. Aha, i przeciwników. No to dobra. Powalczmy. O kurde. Ładnie, sobie z nim daliśmy radę. Dobra, trzeba powstrzymać chorobę, która toczy tę ziemię. Duży pakiet energii. Takie okopudła są bardzo rzadkie, jednak to żadna strata. Ruchome obrazy z przeszłodni nie miały odpowiedniego przekazu. Dobra, obracaj każdym z węzłów, by uzyskać odpowiadające sobie kolory. Aha, dobra, czyli ten tutaj. I ten tutaj, dobra. W okopudle można było zobaczyć przeróżne rzeczy. Niektóre poruszały do głębi. No ale gdzie jest handlarz? Kropkowic. Okulary przeciwsłoneczne. Dobra, jeszcze znalazłbym ten sklep. Gdzieś tutaj na pewno jest. Jeszcze ta opcja szybkiej podróży by mnie interesowała. Katana. Szybka podróż tutaj. Aha, i tutaj też będzie sklep. To Hoga Hum. Okay. Gdzieś tu jest handlarz Tentegesów. Tentegesów. Zobaczmy. Dobra. Szybka podróż zaliczona. No i mamy nowego handlarza. Siemanko. No, mogę z tobą pogadać? Kozak kamera. Oferuje ci wyjątkowe ceny za Dobra, co ty tutaj masz? Różne papier toaletowy, drzazgo złom. Tego raczej nie potrzebujemy. Ubrania. Fragmenty sprzętu, części broni dystansowej, rodzaje podstawy broni do walki wręcz. Grzbietong. Wydaje się całkiem. Części broni do walki wręcz, dobra, nieważne. Za dnia aż chce części... się uśmiechać. I tak mamy bardzo dużo, ale jeszcze się wstrzymam z budowaniem nowej broni. Dobra, co tam jeszcze mamy do roboty? Kolejny punkt niedaleko, magazyny z dawno świata. Dobra, czy to jest daleko? 200 metrów, no w sumie nie daleko. Tak więc będziemy razem. Pokrzyżowanie. Gdzie bądź las? Ktoś lub coś ma tutaj swoje leże. Leże Puchomolocha. O kurde, a to jest zimnosfera. Tak więc odporność i 21 poziomy. No właśnie, my możemy też awansować naszą postać. Dobra, czyli co? Żywotność, siła. Dobra, w żywotność polecimy. Bo tego zdrowia zaczyna nam brakować.
Dobra. Poziom 19 mamy. No to nie, jeszcze jesteśmy za słabi, żeby tutaj przemierzać tę część. Czy jakoś to mamy zaznaczone, że to jest ten? No raczej ta zimnosfera jest po prostu no tutaj, nie? I dosyć szybko te procenty uciekają, więc ten magazyn no będzie bardzo ciężko teraz zrobić, no zobaczmy. No nie, za szybko te procenty, nie mamy wystarczająco odporności na mróz. Więc dobra, szukamy dalej. Jakiejś miejscowy. No dobra, tutaj jeszcze coś jest. Znajdź stację głębinową. Dobra, no to tam widzimy się na miejscu. Dobra, udało się, przeżyłem. Przejechałem całą tą zimnosferę, ale było naprawdę blisko, abym padł. No ale okej, jesteśmy to na miejscu. Iskier toksanolu. Pociągnij dźwignię, by aktywować moc. Najpierw apteczka. Duża apteczka. No, dobrze. Naładuj metal błyskawicą. Wystarczy, że pstrykniesz przełącznik generatora, aby wyprodukować super podgrzane, świecące powietrze. I wejdziesz na niego, gdy powstanie ładunek elektryczny. Co jest, to co, ja muszę czekać aż to dojdzie koło mnie? Naładuj metal błyskawicą. Opowieści trwają, póki ktoś chce ich słuchać. Dlatego skup się. Się dzieje, jaką błyskawicą? Okej, okay, ołtarzyk. Kapliczka psioniczna, obszar zakończony. Ale dobra, o jaką błyskawicę tutaj chodzi? Naładuj metal błyskawicą. Dobra, czy to jest jakaś umiejętność, którą możemy ogarnąć? Zobaczmy. Dobra, to są Wung Fu, postać, aura, mutacje. Biogeny. O, grzyba potrzebuje, to już wiem. Forma żółwia, błotna piącha, śluzowa bańka, burzowy skok, grzyb, żółć, radioaktywne ogniki i ćmiakopluj. Czyli tutaj nie, Wung Fu, atuty. Nie, dobra, coś chodzi o tą dźwignię tutaj. Tylko, że jak ja mam ten punkt do siebie przywołać? Dobra, poczekajcie, muszę się zastanowić, zaraz to ogarniemy. Dobra, okej, chyba kumam, czyli musimy ogólnie ubrać boom pięść, a nie, wystarczy, że będziemy tutaj w środku tego. Tak jest, dobra. Okej, daliśmy radę, tak więc reaktywuj zasilanie. No dobrze, nie jesteśmy zmuszeni do używania tej broni. Naładuj metal po raz drugi. Dobra. No kurde, aleś ty piękny. 21 poziom. Nie udało się tego zablokować. Dobra, trochę poużywamy naszej strzelby. O kurde, co ty gadasz? Bywało lepiej. Skubany, ale puszcza kamehame.
są jakby samonaprowadzające. Końcowa życia. Yeah! Coś wydropiłeś? Nie, nic specjalnego. I ponownie reaktywuj zasilanie. I naładuj metal po raz ostatni. Dobra, już się za to zabieramy. Dobrze ci poszło, ale to piorun wykonał całą robotę. Wróć do klika, aby wzmocnić boom pięść. No dobra, to jest w sumie 400 metrów stąd. Czy mamy tutaj opcję szybkiej podróży? Mamy, dobra. Nie, no w sumie spoko. W sumie spoko, bo tutaj już i tak dookoła nic nie mamy do roboty. No dobra, lecimy do klika. Dobra, jesteśmy na miejscu, więc podejdźmy i ulepszmy sobie boom pięść. Klik mówi, że twoja pięść jest naładowana i gotowa do zrobienia dziury w czymkolwiek, co kiedykolwiek stanęło ci na drodze. Klik rozumie już, jak działają zamki tego świata, ale nadal musi dorobić do nich klucze. Stwierdza, że mógłby stworzyć szkieletowy klucz. Klucz, który otworzy każdy stary zamek, ale potrzebuje do tego starokości. Ma na myśli szczątki dawno żywych, a to oznacza przygotowanie się do ciarek na plecach, ponieważ ta kość pochodzi z konkretnego miejsca. Dawno odeszłowa. Stwierdza, że możesz go użyć do czynienia dobra, jeśli zechcesz. Wszystko jest takie jasne! Jasne, jeśli lubisz takie rzeczy. Jeśli rzeczywistość cię przerasta, zamknij oczy. Nie daję już z tobą rady. Tylko dlatego, że nie umiesz przegrywać. Prankwota. Klik mówi, że połączył was ze sobą los. Dobra, nowe zadanie poboczne. Groby i kości. Znajdź dawno odeszłowo. Dobra, to jest w sumie kawałek stąd. Dobra, coś jeszcze w tym odcinku sobie zrobimy. Czyli tak, możliwe, że wyruszymy na wschód. No i tak, dobra. Czyli najbliższy punkt to tutaj. Znajdź gadko budkę. Ale czy my będziemy mogli się tutaj przedostać? Tak, na pewno. Dobra, damy radę. Okej, czyli gadko budka i tutaj jeszcze jakieś inne zadanie mamy, tak więc zrobimy sobie je dwa na raz. No to dobra, widzimy się na miejscu. Dobra, jestem już prawie na miejscu. Mamy walkę. Ucieka. O, patrzcie, jak mu się życie ładuje. Dobrze. To wszystko. Mamy 4 super łupy na tej mapce. Uuu, falowy mobel. Za bardzo nie możemy się oddalać od jego terytorium, bo właśnie wróci i uzupełni sobie zdrowie. On się chyba tam zaklinował. No dobra, to skorzystajmy z tej niespodzianki. Z tego ułatwienia w tej walce. Dobra. Ta, zaklinował się.
Aj, uwolnił się, skurwany. Ale już końcowa zdrowia. Dawaj go. Tak jest. Dobrze. Ten tu coś wydropił. Słodyczek. Okej. Co my tu mamy? Czy tą kratę mogę rozwalić? Nie, na pewno nie. Kaszkiet, mała apteczka. To niezwykła wycieczka, a poważna wyprawa. Dobra. A co tutaj jest? Coś tutaj się świeciło przecież. Musisz synchronizować koła zębate. A nie w tą stronę. I też w prawo. Kręci się aż miło. Wiadro shop, głowa rzadka. Dobra, czyli to był ten gadżet. Coś tutaj u góry też na pewno będzie. O, telefon. To dzyń dzwonek z przeszłodni. Dzięki niemu można drędnąć daleko stąd. Sprawdźmy, czy wciąż działa. Dzyń dzwonki. Wygląda na to, że klucze należy odpowiednio ustawić, by dzyń dzwonek zadziałał. Dobra. Czyli co, tak? Chyba. Tak. I tak, okej. Dobra, mamy ukończone zadanie rotacyjne. No, gdzieś dzwonimy. Ja myślałem, że z kimś pogadamy. No to chyba gadamy z Artuditu. Więc technologia przeszłodni wciąż tutaj jest. Nawet jeśli nikt nie wie, jak jej używać. Nawet mamy balkon, na balkonie nie ma nic. Tutaj coś w szafce będzie. Dobra. Nie można zrozumieć swojej opowieści, dopóki nie dobiegnie końca. Czyli tutaj to wszystko, ale jeszcze jest jeden gadżet. Mi się wydaje, że on jest gdzieś tam z tamtej strony. Okej, kolejny przeciwnik. Falowy Hugel. Też ma kolegów. Laska w ruch. Właśnie, jak mamy ulepszoną boom pięść, ale okej, obrażenia jej się chyba nie zmieniły. No nie, dobra. Że potrafisz. Okej. No połowa zdrowia mi została. Piękny unik. Zaliczone 1500 doświadczenia już mamy. Ok.
Okay. To gadko budka z minionej epoki, kiedy słowa przesyłano przewodami, a nie falami radiowymi. Dobra, wygląda na to, że uchwyty skrzynki kontrolnej muszą się zakręcić, żeby dryndnąć. No to wszystkie łamigłówki w sumie bardzo podobne. Chodzi o... Połączone i gotowe. O ustawianie... Perfekcyjne portki. Kolorów. Skórzany na ramiennik. Falisty. Kurde, no sporo rzeczy, ale wszystko takie cienkie. Rób swoje, nim zapadnie noc. O! Dawaj, łapiemy go. Złapany. Dobra, czy coś tutaj jeszcze mamy do złapania? Może chyba nie, ale jest jeszcze jedno zadanko. Kapliczka. Dobra, jeszcze się tam udamy. O, też kogoś do złapania tutaj słyszę. O, są. Dobra, zatrzymujemy. O, zumaniak. Złap 20 skwipów, dobra. Okej, kolejny złapany. Czyli co, tutaj jeszcze nas nie było, tutaj na pewno będzie super łup. Tak się będziemy rozglądać po każdym piętrze. Tutaj nie ma nic. To jest już chyba przedostatnie pięterko, na którym też nic nie ma. Tutaj jest jakiś balkon. A nie, to jest po prostu okno lub drzwi. No. Jesteśmy dalej wysoko. Czy jeszcze wyżej można wejść? Nie można. A, czyli dobra, no tutaj nic nie ma. Dobra. To lecimy do tej kapliczki. Dobra, czyli to już będzie czwarta kapliczka odwiedzona. Okej, i coś tutaj jeszcze chyba było blisko. Kapitan bandytów. No nie, dobra, bo to będzie pewnie ciężka walka, tak więc to sobie zrobimy w następnym odcinku, moi drodzy. Ponieważ w tym to byłoby już wszystko, no i ładnie mamy wyczyszczoną już tą część mapy, Falopelag. Naprawdę niewiele zadań zostało. A co teraz mamy zaznaczone? Aha, kolejna kapliczka. Dobrze, tak więc myślę, będziemy czyścić tutaj tą wschodnią część mapy w następnym odcinku i może dojdziemy już do wykonywania jakiegoś zadania głównego, ale mi się kompletnie nie spieszy. Mam nadzieję, że dobrze Wam się to ogląda, tak więc dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tym stylu nagrywania. No dobrze, to by było wszystko. Wielkie dzięki za uwagę. Do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Siemano.